Okej. Przed odcinkiem jeszcze disclaimer. Pomiędzy odcinkami trochę pograłem i na początku pozbierałem troszeczkę surowców. Powykopywałem bardzo dużo krzaków, bo poglądałem sobie guide'y, jak się gra w Gloomstalf i mi się wszystko przypomniało. Że najlepiej wykopywać na początku wiosny krzaki, a później sobie wszystko zasadzić, więc tak właśnie zrobiłem. Potem w trakcie zbierania drewna spotkałem dużego potwora drzewowego, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał, ale nie chciałem z nim na razie walczyć, bo byłem nieprzygotowany, więc od razu uciekłem. Później wróciłem do bazy, zjadłem coś i zacząłem zbierać rudy. Zbierałem później więcej jeszcze drewna, więcej rzeczy, jedzenia i więcej krzaków wykopałem. Pospalałem kilka drzew, żeby mieć więcej węgla. Przy okazji spalając trochę siebie. Później wróciłem do bazy i zbudowałem pierwszy drying rack. I położyłem na nim mięso, które zebrałem wcześniej z zabitej świnki, a potem zbudowałem od razu drugi. I też na nim położyłem mięso. Posadziłem moje roślinki. Zabiłem świniaka. Później zebrałem materiały z statuów pigów, główek, koło altara. Zebrałem jeszcze trochę więcej surowców. Gdy zrobiła się noc, poszłem do obozu i coś zjadłem. Zbudowałem trzeci drying rack i powiesiłem na nim kolejne mięso. Później zbudowałem sobie zbroję. Na początku zwykły hełm. Posadziłem trawę, a później ulepszyłem hełm na drewniany. I zbudowałem sobie kamienny miecz i kamienną zbroję. Zaatakowałem swoich ziomków pająków, bo chciałem zebrać z nich trochę rzeczy. Nie wyszło to najlepiej. Walka była zawzięta, ale po czasie wygrałem. Ugotowałem sobie jedzenie i zrobiła się noc. W nocy pofertylizowałem wszystkie roślinki, całą trawę. Zebrałem kilka drzew i zbudowałem sobie bumerang, zabijając pierwszego ptaszka. Później zaatakowałem osy, gdyż chciałem sobie zbudować własny ul. No i poszło jak widzicie. Osy są akurat trudne do walki. Chociaż dziabią na szczęście tylko jeden. Później rozwaliłem ul, wróciłem do bazy i zebrałem wyschnięte mięso. Położyłem kolejne i zbudowałem sobie parasol, gdyż zaczął padać deszcz. Posadziłem krzaki jagód, zabiłem motyle, użyźniłem krzaki, walnął mnie piorun i spalił mi obie maszyny. Próbowałem je ugasić młotem, ale to tylko mi dużo życia zabrało i nie dało tego efektu, co chciałem. Później odbudowałem sobie szybko maszynę, tylko tą drugą, bo nie jest mi ta pierwsza potrzebna, i zbudowałem sobie tym razem piorunochron. Zrobiła się noc, więc przeczekałem. Pozbierałem kilka surowców, pochodziłem po terenie. I odkryłem, że mam moda, który powoduje, że niektóre itemki mają właściwości, tak jak na przykład ta siekiera. Wystarczy zbadać ją lupą i wtedy odkrywa się jej właściwości. Siekiera została kryta i miała właściwości lodowe. A później młot. I młot miał właściwości śliskie. Dziwne, nie wiem o co chodzi, ale też fajnie. Zabiłem kolejnego świniaka, użyłem kilka razy bumerangu. Zbudowałem sobie siatkę na stworzenia i to tyle. A teraz wracamy do normalnej części odcinka. Hej, 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 siema ziomy, z tej strony Dave, oto już piąty odcinek z Don't Starve. Jak widzicie, dużo się w mojej bazie zmieniło, spory progres. A to dlatego, że pomiędzy odcinkami, pomiędzy czwartym a tym co jest teraz, zrobiłem troszeczkę rzeczy, żeby nie być tak z tyłu. Gdyż jak wiecie, zaczęliśmy nową grę i srutu pierduto i były te wszystkie komplikacje, ale zaczęliśmy od nowa i teraz jestem praktycznie w tym samym miejscu lub nawet trochę dalej niż byłem ostatnio. No i co? No i co, lecimy. Teraz miałem za zadanie zebrać sobie pszczółki. Tak jak w zasadzie w poprzednim odcinku skończyłem. W sensie w poprzednim tym. Przecież nie, czekaj, zbudowałem sobie ul czy nie zbudowałem sobie ula? O nie, mam nadal ten honnej kombi, no to dobra. Idziemy, chciałem zebrać pszczoły, bo muszę mieć 4 miłe pszczoły, żeby móc zbudować sobie uleł. Potrzebuję to do survivalu, bo miodek jest spoko. No i tak, jestem trochę uzbrojony, mam tutaj zbrojkę z kamienia sobie zbudowałem. Wow, mięsko darmowe. Wszędzie umierają te świnki i zostawiają po sobie mięsko. Okej, okay, pszczółki. Gdzie jest najlepsze miejsce do zebrania pszczółek? W sensie tych nieagresywnych, bo czerwonych pszczółek na razie nie potrzebuję. Czerwone pszczółki są chyba potrzebne do budowania bomb czy czegoś tam
Ale na razie tego nie potrzebuję, więc muszę pójść trochę w tą stronę. Okej, to lecimy. Będę zbierał po drodze kwiatki. Powinienem też wyrzucić trochę kwiatków. Aha, i tam był jeszcze zielony grzybek, przydałby się. Ale nie, na razie po prostu biegnę szybko. Aha, tak szybko pobiegłem, że się zrobiła od razu noc, jak biegłem. Wow, dzięki. Super. Okej, no dobra. No to akurat w trakcie przeczekiwania nocy pójdę sobie tutaj, do tego terenu i po drodze sobie zahaczę tego szkieleta w mapie. Idziemy tutaj, jedna pochodnia się skończyła. Zjaramy sobie trochę lasu. Właśnie tak. Kuje mi się na pewno i tak węgiel przyda, więc nie ma co. Okej, biorę sobie rzodkiewę. Okej, tu jest ten szkielecik, widzę, że akurat się zbiera. Właśnie, mam fajnego moda, o którym ostatnio nie pamiętałem, że mam ulepszenia, tak jak są w innych grach, takie dodatkowe statystyki na brońkach i różnych dingsach. Na przykład moja siekiera jest zamrażająca. Mam freezing axe. Pewnie jak będę dziabał kogoś, w sensie jakoś dziabnę tą siekierą, to go zamrożę. Bardzo fajne. I tu mam jeszcze disappearing, w sensie znikający młotek. Nie wiem jak to działa, nie wiem co to robi, ale ciekawe. Popalimy sobie jeszcze jedno drzewko. I od razu sobie zbiorę to drzewko. Po prostu nie, no, po prostu czekam aż noc minie. Czyli mam w zasadzie ten do kraftowania węgla. Węglarnik, nie wiem jak to nazwać. Więc nie jest mi za bardzo potrzebne spalanie samych sobie drzew, bo to się nie opłaca. Dużo mnie opłaca niż właśnie zbieranie w ten sposób węgla. W sensie wrzucanie do węglarnika jednego drzewa i wtedy wypada węgiel. I w zasadzie chyba pył jeszcze wypadał, więc jest dużo bardziej opłacalny dosłownie. Nie, po prostu robię unga bunga i poczekam aż się noc skończy. Unga bunga, unga bunga. No come on. Już chwileczkę tylko. Jeszcze tylko się pięknie zostało. Jej, udało mi się. Udało mi się normalnie jakimś cudem dosłownie. Udało mi się. W sensie nie mam na kolejną pochodnię patyków, a idealnie się zrobił dzień. Wow. Mam farta. Nie. Czy jest frograin? Nie. Czy padają właśnie żaby z nieba? Why? Jestem przygotowany na jakiś deszcz żab. Okej, szłem po pszczoły. Ciągle się gubię po drodze. Znowu tak samo. Jestem już blisko. Dobra, idziemy szybko na drogę. Nie zwracamy uwagi na jakieś żabki. Właśnie, jak jest frograin, to można je przyciągnąć do... O, właśnie, już przypomniało mi się, co miałem wszystko powiedzieć. Że oglądałem sobie troszeczkę guide'ów. Nie wiem, czy są cheaty, ale w zasadzie chciałem się poduczyć trochę o tej grze. Bo chciałem dobrze grać, że tak to ujmę. I poglądając sobie trochę guide'ów, zauważyłem, że robiłem dużo rzeczy źle. Na przykład webderem sobie poglądałem, co robię źle. Oh my gosh, ała! Okej, dobra, super. Dzięki, wow. To mnie bolało. Chyba nikt nie lubi dostać piorunem przez czachę. No i co? No i oglądałem sobie, jak każdy sezon po kolei przetrwać. No i fajne rzeczy ogólnie. Fajne rzeczy się dowiedziałem, więc teraz wiem, że jeżeli jest wiosna, to muszę się przygotować na lato. Więc będę musiał później, muszę zebrać sprężynki, w sensie kogi, żeby zbudować sobie... Czym są? Aha, wszystkie osy są agresywne. Czy mogę zbudować z agresywnych os? O, agresywna się zamieniła zwykłą. Ale jajca. Wow, i wszystkie mnie zaczynają atakować od razu. Wszyscy mnie chcą zabić. O, osy się tu gąsty. Trzeba. Spoko. Ale jadka, ale akcja. Wow, patrzcie na to, co tu się w ogóle odpierdziela. Wow. No dobra, osy już naprawdę pojechały. Okej. Okay. Już, sio, tak, topa. Mogę? Już. Mogę już... Au! Mogę nie dostać koryju. To jest ta dobra osa. Tak, jest, mam 4! Uciekam szybko. Teraz ucieknę sobie na tyle daleko, żeby one sobie poleciały i zbiorę te wszystkie rzeczy, które tam zostały. Wow. To było całkiem scary. Wow. No i dobra, mogę was... O nie! Nie, słyszę houndy. Akurat teraz. 9. Au! Au, something's coming, tak wiem. Szybko, zbieraj, au. Au. Dobra, nie jestem na to przygotowany. Tam są jeszcze żabie łódka. Założę zbroję. Wiem, że wolniej biegam w tej kamiennej zbroi, ale no nic.
Musi tak być niestety. Nie. Zostaw. Tych osów to jest za dużo. Dobra, jednak farmowanie miotków we wiosnę. Au, we wiosnę nie jest najlepszym pomysłem. Dobra, tak szybko uciekamy. Wracamy szybko do bazy. I... I kill you, ta. Nie posraj się. Od razu. Dobra, słyszę houndy. W zasadzie rozdupczę je od razu, mam wszystkie brońki, jest wszystko super fajnie. Raczej nie będą sprawiały zbyt dużego problemu. Wow, mam 11 żabich nóżek. Guys, naprawdę, to jest awesome. Nie no, naprawdę, ej, wow. Dogi sarkomi, nie, ja wiem. Spokojnie, dogi sarkomi. Pewnie nie zdążę pobiec do buffalosu, bo buffalosy są troszeczkę dalej. Nie, do góry są, nie, to nie będę biegł nawet. Nie, easy, to jest pierwsza fala, spokojnie, to będą dwa dogi tylko. Ja to tam nie będę się bał. O, i jest pełnia. To akurat zdążymy coś zrobić w pełni. Jestem niedaleko mojej chaty. Już idę. O, jeszcze zielonego grzybka sobie. Wydziabdziarabdziam. Coś to mogę z tego wykopać. A, dobra, zostawię to na razie. Tak. Akurat muszę sobie zjeść zielony grzyb. Bo zaraz będę miał koszmary. Do lizarkomi. Tak, wiem. Jestem koło tych. Brotheren. Spider Brotheren. Siema. Atakujecie? Pomagacie mi? Pomożecie? Przynajmniej trochę? Nie, dobra, nie pomogę. Jednak się mi będzie moja zbroja, zakładam hełm. I będzie wpiernicz. Raz, dwa, trzy. Au. Raz. Haha, ale słabe. No, żremi pająka. Zabił go. Raz, dwa. Nie ma. Easy. Przyznaję, nie easy. Czy hełm też mnie spowalnia? Nie, hełm chyba nie spowalnia, to akurat będę mógł mieć. Dobra, szybko. Green cupy gotujemy, bo widzę, że moje sanity jest było niziutko. Dobra, tutaj. Beehive od razu gotuje. Gdzie bym mógł zbudować beehive? Wydaje mi się, że gdzieś dużo niżej. Bo fajnie jakby moje pszczółki miały kwiatki obok siebie. O, to akurat tutaj. Gdzieś tutaj sobie zbuduję. No i zbuduję sobie tutaj, później te drzewa zbierzemy stąd. Jej! Pięknie, bichaj. Zabiję tą pszczółkę, niepotrzebna mi. No i co? Pozbieram sobie jerky, wywalę sobie kwiatki. Niech se zgniją jeszcze trochę. Okej. Okay. Prawdopodobnie powinien zbudować ogródek, bo jest właśnie wiosna i właśnie to sobie tam oglądają w tych gajdach, że we wiosnę szybciej rosną roślinki, jak pada deszcz. Za to wolniej mięsko całe wysycha i cała reszta. Więc powinienem teraz się zacząć śpieszyć i budować rzeczy, których naprawdę potrzebuję. Dobra, szybko, po kolei. Co mi jest potrzebne? Najpierw zeżyć trochę rzeczy. Gotować meatballsy. Niech będzie. Meatballsy, nice. I to będzie na tyle. I teraz co? Po kolei. Zbudowałem tamto, może by mi się przydał drugi garnuszek. W zasadzie to czemu nie? Trzy slaby. Kamienia, nie mam kamienia, szlak, głazy, tuż obok. Okej, lecimy szybko po kamień. Już zebrałem kamień, już wracam do bazy. O, nie to, nie ta kategoria. Jeszcze jeden i jeszcze drugi. Okej, science, nie, gotowanko, tutaj. Aha, teraz mi patyków tu brakuje, gadem, bo mi się popsuł kilo w trakcie, musiałem sobie zbudować kolejny szybko. Właśnie, w lato nie będą rosły roślinki, muszę jak najwięcej zbierać swoich drzewek, to tutaj. Teraz pozbieram najlepiej wszystkie, bo urosną jeszcze raz, więc będzie gdzieś. Okej, pozbierałem już wszystko i teraz wracamy szybko do bazy. Meatballsy się zrobiły, w zasadzie sobie wetnę. No nie mam żadnego innego jedzonka, więc wcinamy. Szybko musiałbym zbudować, w zasadzie co bym musiał zbudować? God damn it. Musiałbym zbudować lodówkę. Dobra. To będzie prawdopodobnie w jedzeniu, prawda? Ice chest. Why? Ice chest. Potrzebuję dwóch kabli. Bucket of poops, tu bierdutu, to nie. Ice pack. Czemu potrzebuje robota? Aha, to jest plecak. Compost box. Ice box. Potrzebuję metalu. Niebieskiego kryształka. Deep freezer, wow. Wow. Guys, to wszystko jest super trudne. My gosh, co to jest? Zamrażarka. Wow, fajne. Ash farm. Okej.
Dobra, no to które będzie najlepiej, najłatwiej zebrać? Chyba to. Slow food spoilage. W sensie wolne, ale nie najwolniejsze. To jest portable. O, tutaj jest speed up. Full of snow. Ice chest po prostu. No dobra, no to zbudujemy to, czyli niebieski kryształek, kogi i cztery płytki. Najpierw płytki, refine. Płytka jak się robi. Metal plates. Jedna płytka i czwarta. Teraz szybko lecimy po jednego koga i kryształki. Czyli na groby musielibyśmy skopać. Skopać groby. Może najpierw pójdę do mechanicznych potworków, a później pójdę skopać groby. Gdzie są w ogóle groby? Na tym świecie. Tym się jeszcze nie interesowałem ostatnio. Super blisko bazy jest jeden grób. No, kilka grobiksów jest super blisko bazy. Co to jest? Wow, what the fuck? Łapka Triguardianowa. No dobra, no to na razie lecimy tutaj. Szybko. Okej, okay, dotarliśmy do Clockworków. Sprawdzimy, ile tutaj ich jest. Już słyszę jednego. Dziwne, że słyszałem go z prawej. Okej, okay. Ekwipujemy swoje rzeczki i naparzamy Engard, motherfucker. Czyli tak. Au, raz, dwa. Unik. Wow. Au, motherfucker, ten duży. Te duże były zawsze najgorsze. W sensie, au. Nie umiem walczyć. Wiem, że dziabali swoich... Jest, dziabali swoich kolegów. Tak, porozwala jeszcze drzewa. Ciebie akurat zostawię na razie, okej? Okay? Ciebie użyjemy do innych rzeczy, mi się przydasz. Jak widzicie, patrz jak się przydaje pięknie. Atakuje go żaba. Żal. Dostała piernicz, ale oto jak. Jak przepieprzy przez coś to. Nie ma co zbierać, no sorry. Niestety, pan nosorożec mechaniczny nie lubi przeszkód na swojej drodze. Okej. Okay. Dobra, nosuś. Dobra, staram się to drzewko, ale zaprowadzę cię do twojego drugiego kolegi. Come on, boy. Come on. Oh! Wow. Tego się nie spodziewałem. No dalej, rozwal statuę Maxwell statue. Hahaha. Żal. Będę mógł sobie zbroję przynajmniej zbudować. No, konik. I konik. 200! What the fuck? Ale żal. To jest najłatwiejsza walka na świecie. Ale jajca. No cóż, no po prostu, no nie no, jak można wykorzystywać takie rzeczy, to się wykorzystuje, prawda? Słyszę gdzieś tutaj jeszcze jednego. Świnek zabił tego, mechanicznego jednego. Świnek mnie teraz goni. Gin, świnek. Wow, kolejny mechaniczny, jeszcze konik. Konika mechanicznego, no, składź go, no. Come on, kolego. No pomóż, bracie, w walce, no dalej. Chcesz, jakbym był robotem, to bym mógł go nazwać bratem. Jej, wygrałem. Teraz muszę tylko szybko iść po kryształki i będzie git. Będzie to sobie tego ziomka tutaj rozwalę, zostawię. Au! Jest bardzo przydatny. Wtedy, kiedy mnie nie bije. No i co? No i sukcio. Mam dużo marble. Aż 8 sobie zebrałem. Dobra, wrócę tutaj później. Narazka. Narka, papatki. Było spoko, okej, okay, przestań gonić. Było spoko, było fajnie, ale już muszę iść. Dobra, no to teraz wracamy do bazy i idziemy pokopać grobiksy. Wow, guys, trzęsie mi się ziemia. What the fuck? To jest mózgus? Nie mówcie mi, z której strony idzie. What the fuck? Trzęsie mi się ziemia, okej, okay. Przestała się trzęść ziemia. Nie wiem, co się dzieje. Wow, guys, też troszeczkę boję. Co tu się odwala? Czy te dziwne dźwięki to żaby? To takie chrunkanie? Czy to jakiś bosior? Nie, to chyba nie z tej strony. Ej, a może trzęsie się ziemia od tamtego? Tego mechanicznego, zwykłego ziomeczka. Może to nie jest nic dużego, nie? Kto wie, no nie? Ja nie wiem, okej, ja się nie znam. Zahaczyłem o żabę, która mnie chce pierniczyć. No! Znowu super mega fajty pomiędzy żabami a tymi. Okej, ja się nie będę dołączał, okej? Okay? Ja nie potrzebuję mega fajtów. Na szczęście jest jeszcze pełnia. Okej. Okay. Już jestem prawie w domku.
Szybko wracam. Lecę, lecę, lecę. Wow, where a pig się zrobił. Ej, może go zabiję. Come on, bro. O, atakuje osy. Ha, umrze. Ale czad. Okej, okay. Umrzyj, umrzyj. Jej, umarł. Wypada z niego coś dobrego, czy... samo mięsko? Dużo mięska. No i skórka, nie, no w zasadzie spoko. Wracamy do bazy. Jej, nasza baza wyschło. Jej, wyschło. Mogę pozbierać całe mięsko. Teraz będę suszył nóżki, żabie. I co miałem zrobić? Wróciłem do bazy. Ha, miałem iść po kryształek. No ale to te... to będzie na razie na tyle w tym odcinku. Gdyż już nie mam czasu za bardzo do nagrywanki. Więc... no, zrobiliśmy dzisiaj malutki progres. Jeszcze pomiędzy odcinkami zrobiłem. Całkiem ładnie. Więc zobaczymy się w następnym odcinku. Bye bye.